Jesienią w telewizji AXN premiera polskiego serialu Ultrafiolet w reżyserii Jana Komasy i Sławomira Fabickiego. Serial współtworzyli Amerykanie. Wendy West, która jest twórcą tego serialu, ona stworzyła czwarty i piąty sezon Dextera, pracowała przy wielu hollywoodzkich produkcjach. Jej zależało na tym, żeby właśnie nie robić takiego ciężkiego, realistycznego serialu prosto z ulicy, prosto z chodnika. Myślę, że to jest takie badanie polskiego rynku, jak można zaszczepić pewne wzorce amerykańskie opowiadania filmowego, opowiadania serialowego na gruncie naszym. W tym serialu jest tak, że ta policja, mimo że na początku jest trochę oporna, to jednak ten pierwszy odcinek na przykład kończy się taką radością, współpracą, kwiatki, serduszka i uśmiechy. Może się to wydawać na początku absurdalne i jak to, gdzie tam jeszcze zmieścić uśmiech albo jakieś poczucie humoru, ale potem tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście w tym jest sens. To serial kryminalny z plejadą gwiazd. Bohaterowie to amatorzy skupieni w internecie. Do rozwiązywania zagadek, z którymi nie radzi sobie policja, wykorzystują media społecznościowe. Wszystkie te portale i te media, które w dużej mierze mogą być dla nas nie najlepsze, niezdrowe, bo nas zaśmiecają, bo zajmują naszą głowę, bo dekoncentrują, bo nagle tracimy umiejętność koncentracji, że dobrze użyte mogą nam pomóc. Jest to serial kryminalny, ale tak trochę inaczej. Nie jest taki super ciemny, mroczny, nawet powiedziałabym, że ma sporo elementów humorystycznych. Fajnie, że jest serial, który pokazuje, jak w dobry sposób można to wykorzystać, chociaż myślę, że też podpowiada wiele rzeczy. Ale serial pokazuje też ciemną stronę mediów społecznościowych i uzależnienia od telefonu i internetu. Ludzie chcą po prostu tego, żeby im powiedzieli, że są fajni, a tam jest syf, tam w tych urządzeniach jest syf, jest ściema, jest fałsz. W serialu zobaczymy też Mateusza Damińskiego w nietypowej dla polskich seriali roli. Adrian Schmidt, który jest chłopakiem do towarzystwa. Brzmi to jednoznacznie, bo jest jednoznaczne. Niejednoznaczne jest z kolei to, co oznacza stwierdzenie i sformułowanie, że Adrian Schmidt to klucz, który otwiera wszystkie zamki. Wszystkie, mówiąc wszystkie, mam tu na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Także to może być nowa jakość, jeżeli chodzi o taką otwartość w polskim serialu. AXN swój serial realizował w Łodzi. Nakręcono 10 odcinków. Karol Koszerowski, Onet.